witamy. Jesteśmy nad morzem. Chwila relaksu, bo dzisiaj taki był temat. Ciągle koronawirus. My takie lekkie zakupy, bo taka może mała panika jak wszyscy. Widzimy ten temat, tylko brzmi z naszych usta w głowie, w telewizji. Ale chcemy się troszeczkę odstresować. Morze takie zburzone, wiecznie oczywiście. No i tak też nie jest za ciepło. Ciepło. Nie jest. My mamy te grubsze kurtki w samochodzie, bo wydawało nam się, że to będzie, że jak będziemy za grubo ubrani. Tylko, taka, że to już jest godzina taka popołudniowa. Tak, po gdzieś przed 18. Przed 18. No i ciągle temat koronawirusa. Także myślę, że to się wreszcie kiedyś wyciszy. Oby optymistyczne wieści. Oby były optymistyczne, no, żeby już... liczba zachorowań. Zachorowań, żeby nie było tych restrykcji wyjazdu, przyjazdu, żeby było tak jak dawniej. No to 2 tygodnie na pewno będzie trwać. No, zobaczymy jak tu się zaobserwujemy w Anglii, jak tu będzie, bo no, tu na razie jest bardzo, jak to będzie, luz. No i oni się tu niczym jakby nie przejmują. No nie wiem, czy to dobrze na tym wyjdą, czy przy okazji my, czy gorzej. Będziemy widzieć. Tam od się rozstrzygnie. Tak, może za tydzień się spotkamy na morze, może nie. Nie, spotkamy się na pewno, jak nie nad tym morzem, znaczy nie możemy miejscu, to w innym, ale myślę, że będzie dobrze. I wszystkim życzymy tego samego. Zdrowia, optymizmu. Odporności. I odporności. Później wam nagramy może jak robimy, jak co to my robimy, Gosiu? Soki różne, koktajl uodporniający, cytryna, czy czosnek, czy tam jeszcze pomarańcz, grejpfrut, prawda? Imbir, dobrze zapamiętałem. No i żeby się uodporniać, żeby się samemu troszeczkę uodpornić, witaminy C podobno ma być dużo. I optymizm, bo to jest największym lekarzem.